Cześć, tu Szymon ze szkoławygrywania.pl, popraw jakość życia. Jest takie zjawisko w psychologii, które nazywa się prawem trywialności, albo zasadą schowka na rowery. Polega ona na tym, że jako ludzie skupiamy się na rzeczach mało istotnych, przez co blokujemy swój rozwój. Sama nazwa zasady schowka na rowery wzięła się z historii o tym, jak zachowywał się komitet decydujący w sprawie budowy nowej elektrowni jądrowej. Sama decyzja o tym, gdzie elektrownia ma się znajdować, została podjęta błyskawicznie i bez większego zastanowienia. Jednak gdy przyszło do podjęcia decyzji o tym, jakiego koloru ma być schowek na rowery, to komitet poświęcił na to masę czasu, uwagi i rozpoczęła się gorąca debata. Logika podpowiada, że powinno być odwrotnie. Ale odwrotnie nie jest. Więc zauważył to historyk i pisarz Cyril Northcote Parkinson i opisał to jako prawo trywialności. A prawo to mniej więcej brzmi: czas spędzony na rozpatrywaniu jakiegoś zagadnienia jest odwrotnie proporcjonalny do kwoty, o jaką chodzi. No i oczywiście ta zasada nie dotyczy tylko wielkich korporacji i komitetów zarządczych. Ta zasada dotyczy każdego z nas, właściwie w każdej dziedzinie życia. Skupiamy się na pierdołach, tak było, jest i będzie. I dlaczego tak jest? Dlatego, że im prostszy temat do omówienia, tym o wiele więcej opinii w danym temacie. W tematyce elektrowni jądrowej i jej położenia trzeba być ekspertem i znać się na tym. Dlatego, gdy rozmawiamy o czymś tak skomplikowanym, to wielu ludzi nawet nie próbuje podjąć dyskusji, bo ciężko jest mieć wypracowaną opinię w tak skomplikowanym temacie. Ale kiedy coś jest dla nas zrozumiałe, to nawet gdy nie mamy nic ciekawego do dodania, to będziemy chcieli coś powiedzieć, bo każdy chce pokazać, że daje jakiś wkład. Nie chcemy wyjść na idiotę, co tylko siedzi cicho. W takich sytuacjach musimy umieć się skupić na opiniach ludzi, którzy poświęcili pracę na to, aby tą opinię wypracować. Przykład to wojna na Ukrainie. Jest wielu ekspertów od wojny, którzy gadają, co się tam dzieje i tak dalej. Jednak mało jest ludzi, co tam pojechali i mówią, jak jest. Mało jest ekspertów wojskowych, którzy mają doświadczenie wojenne i mówią, jak jest. Na przykład takim ekspertem może być generał, który był na misji w Afganistanie czy w Iraku i może się wypowiedzieć o tej wojnie. I takiego eksperta w polskiej opinii publicznej widziałem w sumie jednego. Ekspertów bez doświadczenia, tych to jest niezliczona ilość. I teraz pojawia się pytanie, jak sobie z tym radzić. Przecież wszyscy dobrze wiemy, że tam gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy. Jest kilka zasad, których warto się trzymać. Przejdźmy przez nie. 1. Zawsze miej specyficzny cel dyskusji. Zawsze myśl o jednym specyficznym problemie i dobieraj do tego specyficzne narzędzie. Czyli znana i lubiana granulacja tematu. Kiepskim pomysłem jest dyskutowanie na temat położenia elektrowni atomowej oraz koloru schowka na rowery podczas jednego posiedzenia. W idealnym świecie wyglądać to powinno w taki sposób, że jedno posiedzenie, jeden temat. No i tutaj bardzo ważne jest to, żeby pilnować tego, żeby nie zbaczać z obranego kursu. To samo dotyczy się tego, że trzeba dobierać specyficzne narzędzia. Nie zabieraj specjalistów od programowania na spotkania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tacy ludzie mogą mieć opinię w danym temacie, ale ta opinia nie jest tak samo ważna jak opinia specjalisty. Specjalista wypracował sobie opinię na doświadczeniu, które posiada i jest ona bardziej wartościowa w danym temacie. Nie bierze się wiertła do drewna, do wiercenia w metalu. 2. Pamiętaj, że nie ma potrzeby słuchać innych. Każdy może wyrazić opinię. Szczególnie w Polsce, gdzie masz orędowników zasady, nie znam się, ale się wypowiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, wartość opinii różni się w zależności od osoby, w zależności od jej władzy i doświadczenia. Wysłuchaj opinii. Słuchaj, co ci ludzie mają do powiedzenia, ale nie musisz podążać za tym, co mówią ci ludzie. Najpierw oceń doświadczenie osoby w danym temacie i zdecyduj, czy jest to osoba, której chcesz słuchać. To samo tyczy się różnych informacji i opinii w internecie. Jak czytasz coś w danym temacie, to zastanów się, czy dana osoba jest wystarczająco wiarygodna. 3. W sprawach mało ważnych decyduj sam.
Ja mam taką zasadę, że jak mam o czymś decydować, to najpierw zadaję sobie pytanie o istotność tej decyzji. Jeśli coś jest nieistotne, to najzwyczajniej w świecie decyzja jest podejmowana błyskawicznie. Równie dobrze można rzucić monetą. Bardzo dużo systemów podejmowania decyzji, ważnych i nie mniej ważnych, przedstawiłem w kursie Znajdź swoją pasję, szczególnie w module Jak zdecydować się, która pasja jest najważniejsza i która jest tą, którą muszę realizować. I ten kurs bardzo mocno polecam. Link do zakupu kursu oczywiście w opisie. 4. Zadaj sobie pytanie, jak istotna jest omawiana rzecz. My jako ludzie bardzo rzadko, zbyt rzadko, zadajemy sobie pytanie. A właściwie po co my to robimy? A właściwie po co ci sami ludzie, co podejmują decyzję o położeniu elektrowni, rozmawiają o kolorze schowka na rowery? Jak istotny jest ten temat? Zawsze zadawaj sobie pytanie, jak bardzo ważne jest dane zagadnienie. Jak nie jest ważne, to po co się tym przejmować? 5. Nie gadaj o czymś do czasu, aż będziesz gotowy słuchać opinii w tym temacie. Każdy lubi komentować. Pomyśl o wystawieniu się na opinię jak o puszce robaków na ryby, która po otwarciu i zostawieniu sama sobie wymknie się spod kontroli. Wystawiając się na opinię, wystawiasz się na krytykę. Krytykanci mają tendencję do łapania każdej okazji, by wyrazić swoją negatywność. Więc jeśli nie jesteś gotowy, aby słuchać tego, co inni mają ci do powiedzenia, w ogóle o tym nie mów. 6. Niezatapialna reguła 80-20. Mamy tendencję do zawalenia się mało istotnymi zadaniami, ponieważ są one łatwe i przy okazji nieistotne, przez co tracimy czas. Dlatego warto podzielić zadania według następującej kategorii. Większość zadań do kategorii 80%, czyli do zadań nieistotnych, a 20% do zadań istotnych. Wtedy zarządzamy czasem tak, aby najpierw wykonywać zadania najważniejsze, a mniej ważne potem. 7. Wybór pierwszego lepszego. Tak jak wspominałem w wideo o paradoksie wyboru. Jak coś jest mało istotne do wyboru lub do decyzji, to wybieraj pierwsze lepsze bez zbędnej analizy i dyskusji. I jeśli chodzi o to wideo, no to by było na tyle. Ale wiesz, jak działa ten świat. Abym mógł się wypromować, to potrzeba mi lajków, komentarzy i udostępnień. Dlatego wiesz, co trzeba zrobić. Trzeba udostępnić ten materiał. Dzięki za oglądanie i pamiętaj, że na szkoławygrywania.pl/lista możesz się zapisać na moją listę mailową i odbierać materiały premium, które wysyłam co niedzielę o godzinie 12. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!